chwyty już na Thompsonie. Pracuje haczeniem Mariusz. Ła! Mamy partę! I od razu Mariusz jest w pozycji bocznej, a więc jest szansa na zakończenie tego pojedynku. Duży spokój musi wykazać teraz Mariusz w parterze. Thompson widać, że również silny fizycznie, ale kontrola walki w pozycji bocznej jest jedną z ulubionych technik Mariusza Pudzianowskiego. Czy powinien w jakiś sposób zmieniać tą pozycję, szukać kontaktu biodrami z podłoża? Próbuje wejść w dosiad teraz, wykręca się Thompson, cały czas uchwyt po stronie Pudzianowskiego, ale Thompson staje do stójki. Oj, teraz łapie się linę Mariusz Pudzianowski, nie można tego robić. Thompson pracuje nad tym, aby sprowadzić naszego zawodnika do parteru. Jeżeli Anglikowi udałoby się być na górze, to wówczas miałby ogromną szansę. Wyszedł z tego klinczu z kolanem. Thompson atakuje, trafia Pudzianowskiego i idzie w nogi Polaka. Zastopował lewym prostym swojego rywala Mariusz Pudzianowski, od razu wejście w klinczy. Inicjowane przez Anglika. Czuje siłę ciosów Pudziana. Ale nie ma na twarzy Pudzianowskiego takiego zniechęcenia. Nie ma nawet zniecierpliwienia, tak jakby był Pudzian pewny swoich możliwości. Rzadko oglądamy klincz na środku ringu. Próbuje teraz pod linę zaciągnąć naszego zawodnika Thompson. Kolano na korpus, odczuł Mariusz. I teraz zaatakował mocno Pudzianowski. Różnica zasięgu na korzyść Anglika. Ale dobrze balansem by przypuścił lewy prosty Anglika i skontrował od razu lewy sierpowy Pudzianowski. Cep! I teraz jeszcze lewy sierpowy. Anglik przyjmuje. Jest zatrzymany pojedynek, dlatego że widzą państwo, obie rękawice Pudzianowskiego zdaje się niszczą w takim stanie, aby Tomasz Bronder pozwolił na kontynuowanie tej walki. Odczepiła się taśma trzymająca rękawice. Tak silnie bije Mariusz, że nie wytrzymują te wiązania. A James Thompson, który jest absolutnym mistrzem marketingu i autokreacji, w tej chwili pozuje fotoreporterom, podnosząc ręce w geście triumfu. A to jednak chyba za wcześnie. Zdecydowanie tak. Dobrze wygląda Mariusz, duży spokój, taka kontrola doświadczenia, które on jeszcze nie ma, ale te cztery walki zaczynają procentować starczy z tak doświadczonym rywalem jak Anglik. I znów stawili naprzeciwko siebie. Który z nich pierwszy dojdzie na głowę rywala? Jest Thompson na górze, jest w pozycji bocznej. Jeżeli rozerwie ten uchwyt Polaka, jeżeli podniesie trochę pozycję, to będzie mógł bezkarnie obijać twarz Pudzianowskiego. Dokładnie rok temu, 21 maja 2010 roku, Mariusz Pudzianowski był w tej pozycji walcząc z Timem Silvią. Tamten pojedynek przegrał. Zrywa ręce. 40 sekund na przetrwanie. 40 sekund na GI, aby ta minuta pomiędzy rundami dała siłę Pudzianowi. Nie uda się. Thompson idzie po dosiad i znów ma dosiad i znów może bezkarnie atakować głowę Pudzianowskiego.
krzyczy narożnik, krzyczy bratek Christian, że 20 sekund musi jeszcze przeczekać, ale Mariusz to przetrwa, bo w serce do walki ma ogromne. Nie było wiele czasu, było wiele tych pięści, które spadały z góry. Teraz Pudzian także oddaje plecy i raczej próbuje zaatakować Thompson. Atmosfera w Gdańsku nieprawdopodobna. Pudzian wstaje jak kolos rodyński i wraca do gry na koniec tej rundy. Thompson ledwo, ledwo na nogach człapie do niebieskiego narożniku, ale Mariusz jest piekielnie zmęczony i te 130 kg, które wbił do tego pojedynku. Spowodowały to, że zmęczył się Mariusz tą pierwszą piątką. Mam wrażenie, że może być ciężko się rozbierać, ale liczę na to, że Angel również Mariusz kończy tego pojedynku. Nieprawdopodobną grafikę zasypowali tutaj obaj zawodnicy. Początek Pudzianowskiego doskonale. Rozpoczęło się bardzo dobrze. Również ta stójka, w której Mariusz mówił, że bardzo dokładnie opracował, owocowała trafieniami, ale te ciosy, szczególnie w tej przeciwności, kiedy Thompson przyjmował je bez absolutnie bez żadnej obrony, nie robimy wrażenia na Angliku. Twarda szczęka Thompsona. No i jednak, jeżeli chodzi o walkę parterową, to Anglik zdecydowanie częściej był z góry, on zajmował dominujące pozycje. Nie udało się zdominować Thompsona i cały czas zadaje sobie pytanie, czego zabrakło? Czego zabrakło w tych ciosach Mariusza Pudzianowskiego? Może skrętu, może to był cios wyprowadzany, drugie z ręki. Był przytomny Anglik, ale wciąż w pojedynku jeszcze skończył to rewelacyjnie, wprowadzając Mariusza, zajmując Dosia. Mariusz Pudzianowski chyba doszedł do siebie, rozmawia ze swoim narożnikiem. Jak chyba wyjście, co zrobić na początku tej rundy, co zrobić, wprowadzić do przodu na ziemię. A Thompson tak jakby chciał zdobyć tę psychiczną przewagę, stanął, pokazuje, że czeka na Pudzianowskiego, a już podnosi się w tej chwili, gdzie z trudnością nie. To nie jest ważne w tej chwili, jaka jest jego fizyka, bardziej jest ważne, co dzieje się w jego głowie. Zobaczymy, jak obaj zawodnicy odpoczęli. Minuta przerwy pomiędzy pierwszą a drugą rundą. Komu ta minuta pomoże bardziej? Wydaje mi się, że ta minuta się przedłuża. Widzą Państwo, co dzieje się w narożniku Pudzianowskiego. Tam jest wycieranie tej wilgoci. Trwa zdecydowanie zbyt długo niż 60 sekund. Początek drugiej rundy. Zaczynają. Kto pierwszy trafi w głowę rywala? Kto pierwszy sprowadzi tę walkę do parteru i będzie na górze? Poziom zmęczenia podobny. Mariusz nisko opuszczone ręce, zdecydowanie wyżej ręce trzyma James Thompson. Low kick celny, aż zabrał swoją nogę wykroczną Pudzianowski. Chyba nie ma szans, żeby oni walczyli jeszcze przez 4,5 minuty. Będzie niezwykle ciężko, Mariusz jest potwornie zmęczony. Thompson, który stoczył zdecydowanie więcej walk od Polaka, zna ten poziom zmęczenia. Pudzianowski tego poziomu jeszcze nie zna. Sprowadzić walkę do parteru i tam szukać odpoczynku, ale to robi James Thompson. On zachował więcej sił i teraz to doświadczenie z tych ringów. Niekoniecznie zawsze te walki wygrane, ale jednak toczone w pełnych dystansach owocują tym, że w drugiej rundy wprowadza walkę do parteru James Thompson i to on jest zawodnikiem, który w tym momencie prowadzi to starcie. Tym bardziej, że Pudzianowski nie ma zbyt wiele argumentów, aby przeciwstawić się Anglikowi. Trójkąt, czy będzie duszenie rękami? Trójkąt wisi nam w powietrzu. Koniec. James Kolos Thompson wygrywa walkę z Mariuszem Pudzianowskim. 21 maja to nie jest data Pudziana. Zabrakło siły na drugą rundę. James Thompson, wykorzystując swoje doświadczenie, sprowadził Mariusza i tam popracował nad trójkątem rękoma. Po raz drugi w swojej karierze udaje się poddać rywala tą techniką kończącą, ale wydaje mi się, że ta technika wpięta oczywiście ciasno, ale chyba już miał dość po prostu Mariusz Pudzianowski tej walki. Ostatni raz Thompson wygrał z Tengizem Teodoradze, później 3 porażki z rzędu i teraz zwycięstwo z Mariuszem Pudzianowskim. Twarz Thompsona, jak widzą Państwo, potężnie porozbijana. Ale zdecydowały chyba ta akcja, ta seria ciosów Pudzianowskiego w pierwszej rundzie, kiedy nie potrafił powalić swojego rywala, kiedy nie potrafił wygrać tej walki przed czasem.
Tak, tracił siłę tymi kombinacjami bokserskimi Pudzia. Nie udało się. Zwycięża. The winner through triangle choke, James the Colossus Thompson! Zwycięzcą pierwszej walki wieczoru przez duszenie rękoma jest James Thompson! A pamiątkowe puchary w imieniu prezydenta miasta Gdańsk wręczy Trojanowski, dyrektor biura prezydenta.